Siemano Herosolanie, tu Łyżka. Mamy dwa materiały promocyjne i gorące teorie. Przemiana Halka? Jak Łyżka puścił się sam w maliny? Czyja to czyja ręka? Na jaką planetę lecą Avengery? Avengery dzielą się na teamy. Jakie to teamy i jakie mają misje? Avengers Endgame, zagadki i memy 5. Czas zacząć! Jako pierwszy pojawił się w sieci Marvel Studios Avengers Endgame Film Clip. Ostatnio trenowałem angielski w klasztorze tajlandzkich mistrzów Muay Thai in English, gdzie wysłał mnie nie bezpośrednio mój nieoficjalny mistrz angielskiego Typhoon Studio swoim komentarzem. A w film klipie, teraz dobrze mistrzu, na samym starcie dowiadujemy się, że Thanos użył właśnie Kamieni Nieskończoności. Gdzie? Niby nie wiadomo, co to za planeta, ale nad nią z prawej strony mamy napis. No właśnie, jaki? W dalszych sekundach wszystko się rozjaśnia po to, żeby dać nam kolejną zagadkę. Planet 0259, na której temat mam jeszcze specjalny śmiechowy materiał na końcu odcinka. W każdym razie po wielogodzinnych poszukiwaniach udało mi się znaleźć ten numer tylko na endgame'owym opakowaniu zabawek. Może wy macie jakiś pomysł? Jak widzimy, włosy wdowy sugerują nam, że akcja dzieje się na początku filmu, jeśli oczywiście możemy wierzyć w timeline włosowy wdowy. Jak wiemy, bracia Russo mogą nas trochę ściemniać. W poprzednich zagadkach i memach pytałem Thora, czy będzie jadł ten chlebek. Jak zasugerowała Kalina, być może rozdrabniał chlebek dla ptaszków do karmnika. A jednak to, że jeden zjadłeś chlebek i nie podzieliłeś się z ptaszkami. I zanim przejdziemy do Mission Spot, w zagadkach i memach nie może zabraknąć miejsca na memy. Ostatnim razem pominęliśmy dosyć szeroki temat w tej sekcji, Ant-Man i Anus Thanosa. Moja teoria, jak się okazało po googlowaniu, nie tylko moja, jest taka, że ciśnienie pośladków, a już na pewno ciśnienie jelita grubego, przeciętnego człowieka, pewnie zmiażdżyłoby małego Ant-Manka, a co dopiero pupa mocarnego Thanosa. Nie miałby moim zdaniem żadnych szans. I wracając z przerwy memowej, wjeżdżamy w Marvel Studios Avengers Endgame Mission Spot. Tutaj mamy dopiero zagadek. Od 13 sekundy zaczynają się nowe ujęcia. Na początek dostajemy memiczne wciśnięcie w fotel Kapitana Ameryki. Benatar ciśnie w kosmos spuścić łomot Thanosowi, jak sugeruje poprzedni materiał. Dalej mamy dalszą część spadania z trailera, o którym mówiłem w zagadkach i memach 3, na co by wskazywał mały Jack w tle. Kolejnym nowym ujęciem jest wybuch, w którym upada Rocket i War Machine. Jest raczej wynikiem jakiegoś eksperymentu, o czym świadczy kolor fali uderzeniowej. Wydaje mi się, że dzieje się to w siedzibie Avengersów i jest to może przemiana Halka, na co wskazywałyby okulary, które wytropiłem, jak wylatują z epicentrum niebieskiego wybuchu. Mogły to być też okulary Tonego, ale wolę iść w stronę profesora Halka, czy też Doc Greena. Nieco nowocześniejsza postać superinteligentnego Halka, która powstawała przy udziale Extremis. Jak pewna postać Extremis mogła się pojawić w filmie i info na temat co to Extremis znajdziesz w filmie o Pepper Rescue, która swoją drogą być może pojawia się w tym trailerze już w pierwszych jego sekundach. I przechodzimy do finału. Widzimy Kappa, Wdowę, Tonego, Hawkeye'a, Rocketa i Ant-Mana. A rąk przy zbijaniu żółwia mocy jest 9. Do kogo należą dwie pozostałe? W poprzednim trailerze widzieliśmy w tych kostiumach też Nebulę i War Machina. Brakuje nam zatem jednej osoby. Mama Michała? Chyba nie. Od strony, z której pada światło, na tle okna mamy Kappa, Wdowę i Hawkeye'a. Załóżmy więc, że to ich ręce, bo z tej strony pada tu światło. A ta dłoń wygląda trochę na damską, co nie? Wiemy, że obok Kappa stoi podczas rozmowy Tony, a obok Rocketa trailer sugeruje nam Ant-Mana. No ale ja myślę, że to Nebula, a Ant-Man stoi tam obok Tonego, na co wskazuje to, co jest w tle za Tonym i Scottem. Pozostają nam dwie ręce, ta mechaniczna, jako rzekli Herosolanie na grupie, to zapewne War Machina, a druga ręka, ta bardziej przypakowana, to no, mi tu pasuje Hulk. Widzieliśmy już sprofesorowanego Hulka w Quantum Realmowym stroju na promoartach i pasuje mi to do teorii na temat wybuchu, o której wcześniej mówiłem w tym filmie. Ewidentnie brakuje nam tutaj Captain Marvel i Thora. Wydaje mi się, że skoro wcześniej polecieli wpierdzielić Thanosowi, to coś mogło pójść nie tak. Skoro wiemy, że nadal coś kombinują, to chyba plan Carol, odsnapmy wszystko, nie zadziałał. Nie sądzę, by Marvel chciał już ubić kapitankę, ale Thor ma solidny motyw, aby oddać życie, nie chcąc już dźwigać swojej winy. W
powinieneś celować w głowę, jak Star-Lord wolałby się rozpłynąć. Nie będę jednak smucił, bo pewnie nasi bohaterowie są na jakiejś misji razem z postaciami, których pewnie nie widzimy w trailerach, jak chociażby Okoja, kumpel Hanka Pyma Black Goliath, Valkyria, albo teraz Pobujam w chmurach, żeby wam przypomnieć o filmie na kanale, Mysterio, którego kostium swoją drogą można lepiej zobaczyć na tym Tazosie. W każdym razie Cap mówi, że Avengery w Quantum Realmowych suitach, przepraszam Typhoon, suits, są podzieleni na teamy, z którymi będą podróżować. Skoro będą się udawać do wydarzeń, w których już oni brali udział, to proponuję takie teamy. Stark, Cap i War Machine z misją w bitwie z pierwszych Avengersów. Wdowa, Ronin i Hulk z misją podczas wydarzeń z Winter Soldiera. Nebula, Rocket i Ant-Man z misją podczas Ant-Mana 2 i Guardiansów. Być może ich wspólną misją będzie przeciągnięcie vilanów na swoją stronę. Lokiego, Hydry, Ego. Po co Hydra? Przydałaby się połączona armia Shield i Hydry, żeby powstrzymać Outridersów. Swoją drogą, ciekawe co się stało z Chitauri, skoro Thanos używa Outridersów w swojej kolejnej inwazji. Być może Chitauri zostali wybici w wojnach Thanosa, a nasi bohaterowie mogą teraz zmienić wydarzenia z Battle of New York, zamiast napierdzielać się z biednymi żołnierzami Thanosa, powiedzieć im: ej, ale wiecie, że jak zostaniecie z Thanosem, to nie dożyjecie wydarzeń z Infinity? Może przyłączycie się do nas? Ale Thanos nas za to dojedzie! Nie dojedzie. My was obronimy. Zobaczcie, jaki wpierdziel dostaje od nas. A Thanos sam tu się boi wjechać i się wami wysługuje. Jak przyjdzie tu, to mu razem wpierdzielimy. Ty mądrze gadasz, Cap! I tu nagle z oddali wieża Hulk rozwala tego Chitauri, krzycząc: Hulk smash! Dobra, zjeżdżamy na ziemię z tych obłoków i przechodzimy do grubego newsa. Disney ogłosiło oficjalnie część swojej ramówki i cennik swojego serwisu streamingowego. Netflix biednieje od czasu ogłoszenia, bo Disney Plus ma kosztować połowę taniej. I mają się na nim pojawić na wyłączność seriale takie jak WandaVision, Loki, a jak ostatnio się dowiedzieliśmy, też Falcon i Winter Soldier. Co by oznaczało, że Bucky raczej nie przejmie roli nowego Capa. W serialach mają zagrać postaci z filmów i mają być ściśle powiązane z wydarzeniami z MCU. Czyli nie pozostawiają takim świrojom jak my wyboru. Trzeba będzie mieć Disney Plus. Nie mówiąc o tych, którzy jarają się Star Warsami. Do tego Chris Hemsworth w wywiadzie dla MTV mówi, że chętnie zagrałby w serialu Team Thor. Pamiętacie Daryla? No i Variety ostatnio doniósł, że według ich informatorów planowany jest serial z Hawkeye'em. Jeremy Renner powiedzmy, że nie potwierdził tego, wskazując na nie zawsze kompetentne działania portalu. Ale nie wiem, ja bym tam Hawkeye oglądał. Tym bardziej, że Arrow właśnie się kończy, a seriale CW jakoś ostatnio mnie nie satysfakcjonują i czuję głód na dobry serial superhero. No i w moich marzeniach jest też miejsce na serial komediowy o Korgu i Miku. No i serial o Valkyrii. Czekam też na powrót Grandmastera, by znaleźć nowy dom, na przykład w Team Thor, albo w moim wymarzonym Korgu i Miku. Jak tam u was? Jaki serial byście chętnie zobaczyli? A jakie są wasze typy drużyn i misji Avengersów? Dajcie znać w komentarzach. I mam dla was jeszcze śmieszną historię, która mi się przydarzyła przy tworzeniu tego odcinka. Włączam ten pierwszy spot i patrzę na ten napis Planet i dalej rozmyty. Nakręciłem się i myślę sobie, że pierwszą literą po Planet jest O. W MCU nie mamy planety zaczynającej się od tej litery, dlatego przeczesałem od menty internetu, komiksów i po wielogodzinnych poszukiwaniach, wycieczce do biblioteki, znalazłem dwa tropy. Orga albo Urga, nieważne, zaczyna się na O, to dom rasy Akons, którą poznajemy w Captain Marvel 8 z serii z 1968 roku. To mogłaby być ciekawa zapowiedź przyszłych vilanów. A Akoni, oprócz tego, że są wrogami Kree, zaprzysięgli zwalczyć wszystkich ludzi z supermocami, gdyż są oni potencjalnym zagrożeniem dla ich rasy. No i druga planeta, Oerlani. Tutaj mamy nieco bardziej pokojową. Planetę zamieszkała Skwari, rasa pokojowo nastawiona, wysoko rozwinięta technologicznie. A potem puściłem materiał dalej, a tam było widać planet 0259. No lekko mówiąc, opadły mi siły, ale jak znalazłem te okulary i zobaczyłem, że wchodzą suby na kanale, to i siły wróciły. Także czekam na twoją energię do kolejnego odcinka, o ile jeszcze nie dałeś subka. Jak dałeś, to zawsze może wesprzeć kanał share'em. No bo...
Mam nadzieję, że się podobało. Sprawdź nasze endgame'owe i inne filmy, jak ten o filmach, które wyjdą w 2019 i naszą serię filmów dokumentalnych, które dobrze zobaczyć przed endgame'em, jak i po, żeby się pośmiać. Piona Herosolanie, czekam na wasze komentarze.